Jesteśmy na granicy kolejnego państwa. Tym razem przekraczamy ją piechotą. Zobaczcie, jest dość duża kolejka na granicy. Kraj numer 27 na naszej liście zaliczony. Weszliśmy, jesteśmy w Watykanie. Przejście przez te kolumny wymagało kontroli jak na lotnisku, ale no nic, straciliśmy tylko butelkę metalową. Nie wolno metalowych bidonów nosić. Natomiast pan powiedział, że możemy sobie przyjść później i odebrać. A perfumy Kasia wniosła, więc największy strach, jaki mieliśmy, to było, czy stracimy perfumy. Dobra, teraz będziemy czekać, ponieważ o 12 godzinie jest Anioł Pański i w tamtych oknach pojawi się papież. Na razie papież jest w środku w bazylice i odprawia mszę. Jak widzicie, wdziałem na siebie dzisiaj odświętną koszulę, ponieważ jesteśmy w wyjątkowym miejscu, więc wypadałoby, raz, że to jest Rzym, a dwa, że to jest Watykan, spotkanie z papieżem, wypadałoby wyglądać odpowiednio, więc ubrałem jedyną białą koszulę i jedyną koszulę, jaką mam na tą okazję. Kasia teraz dzwoni do swojej mamy, żeby jej powiedzieć, żeby nas wypatrywała w telewizji. W środku, jak widzę, trwa nadal msza. Coraz więcej ludzi jest, ale jeszcze nie jest jakoś bardzo tłocznie, więc spodziewaliśmy się większych tłumów. A okno już jest przygotowane, za jakiś czas się nam pojawi papież. Celebrata questa mattina a San Pietro ha concluso l'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica. Abbiamo camminato guardandoci negli occhi che purifica gli altri. C'è il Vangelo puro che si incultura. A lei che nella povera casa di Nazareth Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, et secundo verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Mater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Audiencja się skończyła, tłumy się rozchodzą na boki, a my jedziemy w poszukiwaniu pizzy. Pizzy, gdzie, no jakiejś rzymskiej pizzy po prostu. A tutaj jest zamek przede mną. W odróżnieniu do nas.
Polus sprzedają pizzę na kawałki i na wagę. Jest dość duży wybór. Taka tacka mniej więcej kosztuje 5 euro. To jest niecałe 2 euro za 100 gram, no ale tak kroją. Natomiast taka tacka 5 euro, taka tacka 5 euro. Kupiąca, spoko. Jesteśmy teraz w Panteonie, w budynku, który został wybudowany w 125 roku. Jest to najlepiej zachowany budynek z początków naszej ery. I robi wrażenie i wejście za darmo. Zbliżamy się do najbardziej zatłoczonego miejsca w całym Rzymie, czyli do Fontanny di Trevi. I jest mnóstwo ludzi. To jeszcze selfie, tak jak wszyscy. Jeszcze jedno. Tak to wygląda z drugiej strony. Tak wygląda zwiedzanie Rzymu. Ciekawie. Znacie takie powiedzenie z deszczu pod rynnę? W Rzymie się idzie spod Fontany di Trevi na schody hiszpańskie. Tam jest tłok. Zrobiliśmy sobie taką przerwę na kanapeczkę, a teraz idziemy na schody hiszpańskie i spodziewam się tłumów kolejnych. Ale to już będzie koniec dzisiejszego zwiedzania, bo no, męczy nas troszeczkę to, więc jutro tu przyjedziemy rano. Jak zauważyliście, nie jest to taki typowy vlog podróżniczy. Nie mówimy o datach, o historii budynków, tylko skupiliśmy się na zwiedzaniu i podziwianiu. Na temat Rzymu powstało bardzo dużo filmów i my już oglądaliśmy parę, ale do Was mamy taką prośbę, jeżeli oglądaliście jakiś film podróżniczy, vlog podróżniczy albo jakiś film z informacjami o Rzymie, to podzielcie się tym w komentarzu. Poniżej wtedy będziemy mieć taką kompendium wiedzy i dla wszystkich osób, które są zainteresowane historią i ciekawostkami na temat Rzymu.
my odkrywamy, my podziwiamy i zachowujemy się jak typowe turyści, chodzimy po najbardziej turystycznych miejscach. Ma to swój urok, ale no, jak widzicie, jest dużo ludzi. Nie, w niedzielę po południu. W niedzielę po południu jest koszmar. Także ja mam nadzieję, że jeszcze jutro wstaniemy i w ciszy poranka uda nam się jeszcze coś nagrać. Zobaczymy. Jesteśmy znowu pod fontanną di Trevi. Wczoraj tu było bardzo dużo ludzi, dlatego Kasia poprosiła, żebyśmy przyjechali dzisiaj rano i zobaczyli, jak fontana wygląda bez ludzi. Jak widzicie, jest w ogóle nie ma ludzi, ale to dlatego... Tam jest trochę ludzi. No ale tam nie ma w ogóle ludzi przy fontannie. Bo sprzątają fontannę, zamknęli ją na 2 godziny i pokażemy wam, jak wybierają pieniążki. Bo jak wiecie, do fontanny di Trevi trzeba wyrzucić pieniążka. Wrzucić. No wyrzucić, już się go nie odzyskuje. Aha, no dobra, no ma to sens. A później przychodzą tacy panowie i łowią. Ja myślę, że całkiem sporo hajsu tam leży. No i codziennie, nie? Codziennie, nie? Przyszliśmy na plac Świętego Piotra do Bazyliki, żeby wejść dzisiaj. Ponieważ wydawało nam się, że rano jak wstaniemy, to nie będzie kolejki, nie? I wejdziemy od razu. A pokażę wam, jak kolejka wygląda. Oj, nie widzimy, czy to się uda teraz. Widzicie to? Tam na końcu. Tam na końcu jest taka ogromna kolejka, ale idzie bardzo szybko. Cały czas się idzie, więc to minęło może 20 minut oczekiwania. Weszliśmy, wejście jest bezpłatne. No nic, idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku Bazylika Świętego Piotra. Chodzimy sobie po bazylice, jest to no, duża bazylika, wszystko jest ogromne, wszystkie pomniki, wszystkie ołtarze, wszystkie świeczniki, wszystko jest po prostu masywne. Zwykła świeczka jest takiej wysokości, więc jest to bardzo duża bazylika, ładna, ale bardziej nam się podobało u świętego Benedykta. Tam było bardziej takie detale, kunsztownie, a tutaj jest taki po prostu wielki, masywny, ogromny. Ale warto być. Widzieliśmy grób papieża. Jest tutaj grób świętego Jana Pawła II. Zrobiony taki ołtarz. Tam wmurowana ta trumna. Nie ma niestety żadnego obrazku związanego z Janem Pawłem II. Jest święty Stefan, czy Sebastian chyba na obrazie. Co jest takie trochę dziwne. No albo jest w kaplicy właśnie. Tam się znajduje na górze w pomieszczeniu już bazyliki. Tyle. Idziemy dalej. Koniec zwiedzania. Jeszcze jest tylko jedna rzecz, którą chcę wam pokazać i powiedzieć, a zaraz potem jedziemy na gorące źródła. Pierwsza ciekawostka jest taka, że cały plac Świętego Piotra jest wybrukowany w taką małą, czarną kostkę i miejscowi Włosi nazywają ją San Petrini, czyli Święte Piotrusie, a za nami znajduje się, teraz już jest to tablica upamiętniająca, kiedyś była to mała, czerwona kostka, teraz jest to mała, biała tablica upamiętniająca miejsce, w którym znajdował się papież w momencie, kiedy dokonano zamachu, czyli miejsce, gdzie on został postrzelony. Przyjechaliśmy do raju. Jesteśmy w miejscowości Viterbo, tu jest nasz samochód, a tam w oddali, nie takiej dalekiej dali, są gorące źródła, takie, że po prostu takie.
woda wychodzi stamtąd, z jakiegoś źródełka, one zagrodzone, bo tam jest no bardzo, bardzo wysoka temperatura. 56,5 stopnia. I później takimi kanałami regulowanymi ręcznikami zdysponowane do różnych basenów. Albo do tamtych, albo do tego, albo porówno. Zobaczcie, tu są takie baseny mniejsze, większy. Jezus, to jest gorąco, okropnie. Boże, to jest za gorące. Ten malutki basenik na górze jest zdecydowanie za gorący. I wczoraj byliśmy w tamtym basenie, a teraz tamta pani go sprząta i powiedziała, że będziemy przyszli za godzinę, bo ona teraz to myje, bo ogólnie miasto utrzymuje, to jest za darmo, ale miasto utrzymuje to w czystości. Ten nasz basenik, tak jak powiedziałem, jest właśnie teraz czyszczony, ale ten poniżej jest ok. Pani powiedziała, że mogę tam normalnie wejść. Tam nie jest tak gorąco jak na górze, ale i tak jest około 30 paru stopni, więc wskakuję.